Jestem najmłodszy z tego pokolenia panów polityków i uważam, że jeśli popatrzymy na zmiany w Unii Europejskiej, absolutnie się nie zgadzam z panem przewodniczącym Halickim. W latach 80. do steru władzy w państwach narodowych Europy Zachodniej i do instytucji Unii Europejskiej weszło pokolenie 68. Zamiast wartości chrześcijańskich mamy marksizm kulturowy finansowany z pieniędzy podatników i budowaną strukturę, która jest absolutnie niedemokratyczna. Bo jeśli popatrzymy na tę czapę brukselską, to ona nie ma żadnego mandatu demokratycznego. Czy tego chcemy, czy nie, tak jest. I to jest zamiana słów Gramsciego w czyn. Natomiast odpowiedzi na to pytanie. Ja uważam, że pośpiech, z jakim Komisja Europejska zareagowała, i tu się zgadzam z panem ministrem Wójcikiem, to znaczy w sytuacji, kiedy dwie ustawy są po zakończeniu prac parlamentarnych, ale jeszcze nie podpisane przez prezydenta, czyli nie są jeszcze w polskim systemie prawnym, i tego dnia Komisja Europejska podejmuje decyzję o wszczęciu tej procedury. Ta procedura będzie poważnym testem dla polskiej dyplomacji. To znaczy, ten etap pierwszy dotyczący tylko i wyłącznie zaleceń będzie wdrożony w życie, jeśli 4/5 członków Rady Europejskiej, czyli rządów państw narodowych Unii Europejskiej, wyrazi wolę, aby tego typu zalecenie wysłać do rządu polskiego i do państwa polskiego. Gdy jeśli teoretycznie 6 państw sprzeciwi się, ta procedura z artykułu 7 zostanie zablokowana na tym pierwszym etapie. Do sankcji jest daleka droga. Natomiast pytanie, jak się zachowa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Czy nie będzie czasem takiego wariantu, jak w przypadku Puszczy Białowieskiej?